Cześć! Przed ostatnim odcinku serii o Oppo Reno 2 wrócimy na chwilę do tematyki filmowania, do tematyki wideo. Wiecie już, że Reno 2 nagrywa bardzo przyzwoite filmy, ale czasem musimy zarejestrować scenę w ruchu, scenę bardzo, bardzo dynamiczną. Co wtedy? Wtedy warto skorzystać... Z ultra stabilizacji. Powiecie, że wiele smartfonów ma optyczną stabilizację podczas nagrywania wideo. Ok, ale ten ma jeszcze do tego cyfrową, a do tego jeszcze tryb ultra stabilizacji. Kiedy to nagrywa więcej klatek, 60 klatek na sekundę, a do tego dochodzi specyficzny sposób kompensowania drgani. Po prostu oprogramowanie telefonu zmniejsza nieco kadr, wykorzystując powstałą w ten sposób ramkę na kompensację drgani obrazu. I dzięki temu obraz jest zdecydowanie stabilniejszy niż gdyby był tylko przy zastosowaniu samej stabilizacji optycznej, o cyfrowej to już nawet nie wspominając. Myślę, że działanie tej funkcji najlepiej zobrazują proste przykłady. To ujęcie nagrywałem podskakując w miejscu. Zwróćcie uwagę na pociągi. Jeden mocno drży, drugi. No właśnie, ten drugi jest z ultrastabilizacją. Działanie ultrastabilizacji bardzo dobrze widać również kiedy nagrywamy poruszając się, chociażby zbiegając po schodach. Albo po prostu idąc, czy biegnąc gdzieś w plenerze. Popatrzcie, obraz nagrywany z ultrastabilizacją jest zdecydowanie płynniejszy niż ten nagrywany po prostu z ręki, kiedy zwyczajnie trzymamy sobie telefon w dłoni. Jak zatem zobaczyliście, Oporeno 2 da sobie radę również w ruchu, również podczas nagrywania ostrych, dynamicznych ujęć. A w ostatnim odcinku serii pokażę Wam, co na koniec można jeszcze zrobić ze zdjęciami i z filmami zapisanymi w naszym smartfonie. Do zobaczenia. Cześć.